Hej, siemanko, właśnie skończyłem dla Was montować filmik z Overmedio, a właśnie dotarł do mnie kurier z nową myszką Bloody V7M i zrobimy sobie taki mały unboxing, ponieważ już się nie mogę doczekać. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej o tej myszce i parametry, jak się sprawuje w grach, zostawcie łapkę w górę oraz suba, a na pewno taki materiał się pojawi. Tak więc zapraszam do unboxingu. Ok, mamy już pudełko z myszką. Więc zabieramy się za otwarcie go. Dosyć fajnie się prezentuje. W ten sposób fajnie się otwiera to pudełeczko. Dobra, myślę, że trzeba ją wysunąć tutaj u góry. Może najpierw trochę dookoła pudełka. Dosyć fajnie błyszczące te elementy są. 8 przycisków. 30 gramów. Dosyć fajne. 10 milionów kliknięć. Dosyć dużo. Fajnie pudełko zrobione. Dobra, otwieramy. Co znajdziemy w pudełku? Mój magiczny nożyk. W pudełku co my tu mamy? Oczywiście myślę, że jest to myszka sama w sobie. Ok, mamy myszkę. Zobaczymy, coś tu jeszcze jest w pudle. Taka wizytówka z informacją, że oprogramowanie mamy do pobrania z strony producenta. Oczywiście i z drugiej strony. Dwie takie fajne naklejki z logiem producenta. To odłożymy sobie na bok. Ok, i mamy samą myszkę. Ustawię może ostrość. Fajne opakowanie i myszka. Rozpakujemy ją. To odłożę może tutaj. By to jakoś się prezentowało, co możemy znaleźć w tym opakowaniu. Ok. I sama myszka. Dosyć, powiem Wam, fajna. Nie jest taka lekka, jak mogłoby się to wydawać. Jest bardzo ergonomiczna. Ma przyciski. Rolka dosyć fajna. Nawet logo producenta mamy. Nie wiem, czy będzie to widać. Myślę, że teraz to widzicie. Na końcówce od myszki. Na złączu USB. I co tu mamy dalej? Przewód dosyć długi, myślę około 1,5 metra. Myszka fajna, wyposażona w 4 ślizgacze metalowe. Przewód w bardzo fajnym oplocie. Czy to widać? Dosyć fajny design. Wygląda na zdjęciach jak jakiś tani plastik, jednak jest naprawdę rewelacyjna. Bardzo fajnie się utrzyma w dłoni. No i co tu więcej mówić? Że jeszcze ją wam tak przybliżę. Ok, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak programować taką myszkę, ponieważ jest ona oczywiście programowalna, na pewno taki filmik pojawi się na kanale. A teraz lecę ją testować i do następnego. To było na tyle. Jeśli podobał się Wam materiał, zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania tego materiału. Do zobaczenia w następnym. Cześć!